Cześć wszystkim z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vampyra. Wywaliło mnie tutaj. Ogólnie chciałam spojrzeć od razu, czy coś ja tutaj nowego jestem w stanie zobaczyć, ale nie widzę za specjalnie, więc po prostu idziemy do miejsca, gdzie jest ten tajemniczy dobroczyńca, albo ta tajemnicza pani dobroczyńca, która właśnie jest tutaj. No dzień dobry. Ja panią chyba skądś kojarzę. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions. But our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Okay, spróbujmy w takim razie. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Ciekawe. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk.
The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? Może nie będę wobec niej zbyt podejrzliwa. If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Mhm. No dobrze, w takim razie szczur w szpitalu, porozmawiaj z Harriet w szpitalu. Aha, tutaj jest pani, tak? Z którą mamy się zobaczyć. Ojej, Uniu. Tam gdzieś. O, to chyba ona, tak mi się wydaje. Tak, natomiast ja chciałam ogólnie zrobić zadanie dla Telmy. Dawać się, kto śledzi Telmę. Skoro już zresztą mam właśnie to zadanie, że tak to ujmę. O, ktoś tam jest. Że tak to ujmę, mam to zadanie już napoczęte. Też opcja w gruncie rzeczy. Właśnie tam ktoś jest, tylko cholipa jasna, jak ja się tam mam dostać. A, może być i tędy. Okej. Okay. Ołowiany pręt. Ołowiana płytka. Ładnie. Okej. Okay. To wchodzimy w takim razie. Nie tak? Tak. Dobra. Witam. Dajże mi właśnie krwi trochę, bo normalnie potrzebuję. Ała, kurna raz. Nie zno... aj. Nie znoszę tego, że mi się normalnie zmienia ten. Zmienia mi się cel. Ała. Ała. Dobra. Dobra. Autofagią sobie się uleczymy. No i fajno. Dobra, muszę się nauczyć, żeby nie machać jak pochrzaniona normalnie myszką swoją, bo to mi nie pomaga zdecydowanie podczas właśnie walki, bo mi się zmienia cały czas cel, jak tak robię. Więc trzeba troszeczkę oszczędniej z tymi ruchami. Dobra, misja śledcza. 25 października od stanowisko dochodzenia dowodzenia stróżów Priven do patrole z doków. Temat aktywności wampirów, szpital, inspekcja, śledztwo. Trzy dni temu jeden z naszych nowych rekrutów usłyszał plotki na temat obecności wampira płci żeńskiej w szpitalu Pembroke East End w Londynie. Znamy tylko jej pierwsze imię, Telma. Udajcie się tam dyskretnie i obserwujcie podejrzane zachowania wspomnianej pijawki, a następnie zdajcie nam bezpośredni raport. Wówczas podejmiemy decyzję co do dalszych działań. Dostanę nowa wskazówka. Chciałam tą wskazówkę zobaczyć. O, w ten sposób. Stróże Priven podejrzewają, że Telma może naprawdę być wampirzycą. Dobra, w takim razie. Znajdź miejscową kwaterę stróżów Priven. O, ciepanie. Cóż tutaj w ogóle jeszcze jest? Dobra, miejscowa kwatera. A gdzie jest ta miejscowa kwatera? W stronę Whitechapel. To mi się wydaje, że ja tam jeszcze nie mogę nie przejść. Tak naprawdę. Chociaż trzeba to sprawdzić w gruncie rzeczy. Tutaj właśnie pamiętam, że czegoś nie zobaczyłam. Czy czegoś nie zabrałam. Dobra. Podoba mi się to, że można tak się... W sensie można. Mam na tyle rozwiniętą autofagię i wytrzymałość, że tak naprawdę mogę tego używać właśnie tak... W sensie inaczej. Mam bronie, które mi właśnie absorbują krew,
Co właśnie jest, no, dobre w tym momencie dla mnie. Czy ja tędy w ogóle przejdę? No chyba powinnam jednak przejść. O, kurka wodna. To dobrze, myślałam, że mnie... Status dzielnicy poważny. Mocią panie, myślałam, że mnie właśnie coś nie przepuści. Dziki skal na 18. Ja pana może zostawię w spokoju na przykład? Wolę się ostrożnie jednak trochę poruszać. 12, 10. A bo ja cały czas teraz teraz ja cały czas się poruszam powoli. No dobra, to w takim razie się będę dalej poruszała powoli. Może, no, na przykład. Tutaj ktoś jest. Witam. O Jezu. Dobra. O Jezu. Aj, aj, aj. Oła, kurde Bela. Nie zwróciłam nawet na niego uwagi. Aj. Oła. Nie, 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 nie. Oła, kurde Bela. Autofagią cię. Aj, 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 aj. Cholipa. Ała! No kurde, Bela, ale byś... Jezus Maria, to zmienianie celu mnie irytuje. Ała! Endo! Ała! Cholipa! Dobra, jeszcze raz. Ała, cholera. Ała. Dobra, padł był? Chyba tak. Ała, kurna raz. Nie stać mnie. Ajajaj, ażem się normalnie wypłukała z krwi. Ale co się dziwić z drugiej strony. Tam dalej jest ten zdziczały skal. Fiolka z pigułkami. No dobra, tutaj widzę, że coś się właśnie świeci. Nawet w tej wizji to widzę. W tej wizji szarej. Dokąd mnie to zaprowadzi? Kurka wodna, zobaczyłam po prostu jakieś... Porzucona nieruchomość inwestycyjna. Niecny skal. O! Ocal mieszkańca, ostrożnie. Zagrożony mieszkaniec może nie przetrwać kolejnej nocy. Sprawdź, w jakim jest stanie. O, proszę. Ale gdzie? Tutaj? Trzymaj się z daleka. Tam ktoś jest, ta? Ciekawe. Tutaj niżej w teorii, ta? Oj, zauważył mnie. Oj. Oj.
Aj! No, że w mordę, że jeża. Ała! Jezusie! Oj, 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 ała! Kurna raz! O Jezus Maria, trochę boli. Get away from me! Don't touch me with your disgusting hands! Ała! Ty mendo, ty! Kiepsko normalnie ze mną jest. Dobra, tutaj? Dzień dobry. Żyjesz? W sumie, może powinnam się zająć tym, no. Porozmawiam z przerażonym człowiekiem. Może powinnam się zająć wpierw tymi typami, którzy zostali na górze, co? Udałoby mi się... Kurna raz, nie udałoby mi się. Ała! Kurde, Bela! Dobra. Dobra. Ała! Cholero ty jedna! Dziadowska! Autofagia. Potrzebna od zaraz. Ała! 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 Cholera! Ała! Dobra? Ała! Cholero ty! dobra, wezmę sobie może ten skalpel. Dobra. Jednak faktycznie na tym skalpelu mam troszeczkę większą absorpcję krwi. To muszę przyznać, że jest troszeczkę właśnie większa ta absorpcja krwi. Zaraz się do typka wrócę, właśnie, przy porozmawiać z przerażonym człowiekiem. Nie chcący się w sumie na to natknęłam, ale dobrze, że pomogłam w gruncie rzeczy. Jednak, no jak mówię, po prostu dobrze, że pomogłam. Dobra, w takim razie zlatujemy sobie na dół. I czy coś tu by było dla mnie ciekawego? No jest coś ciekawego dla mnie. Nawet. O, salicyna. Dostałam sobie. I chininę. Aha, ja przez przypadek sobie kliknęłam B i on już od razu zamiast biegać to chodzi. Dobra, w takim razie otwieramy tutaj. Dzień dobry, panie. Przepraszam bardzo, ale wpierw chcę przeszukać normalnie, co tylko mogę. No tutaj coś jest, okej. This is Braille. Tekst napisany Braillem. I need someone who can read this. Powiedział, że potrzebuje kogoś, kto może to odczytać. Niemożliwy do odczytania tekst napisany alfabetem Braille'a, tylko tytuł zapisano alfabetem rzymskim, lekarstwo na ślepotę. O, nowe śledztwo około okultyzmu. Ciekawe. Dobra, panie, porozmawiaj ze mną. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the... savages. Ocalono mieszkańca, udało ci się ocalić mieszkańca. Za noc wróciłam do swojej dzielnicy. Okej, widzę, że nie mam w ogóle czego robić. Gdzie mi zniknął kursor normalnie? Czy ja coś z sobą mogę jeszcze porozmawiać? Safety isn't really an issue in Whitechapel.
Dobra. Aha, czyli ja nie mam nic tak naprawdę. Czy ja mogę wykonać badanie lekarskie? Nie, nie mogę, okej. Wobec tego, fajnie. Chciałam zobaczyć, czy mi się człowiek... O tak! O, przeziębienie, środek na przeziębienie, tak? Dlatego Cadogan Bates, dla którego nie mam żadnej wskazówki. No dobra. Spoko. Wobec tego, on sobie powróci do dzielnicy, co mnie cieszy. W swoim tempie, ale powróci. Tutaj też jest coś do przeszukania, super. Jednak ja nie wszystko, nie widzę wszystkiego, że tak to ujmę. Dobra, przejdź w takim razie. Czekajcie, czy tutaj jest? Nie, to nie ma nic do przeczytania, okej. Chciałam jeszcze sprawdzić, czy ja coś tutaj... jest szczurek! Czy ja coś intrygującego tutaj znajdę, szczerze mówiąc. Nie widzę żadnego skala, co mnie cieszy. A nie, ja tutaj weszłam w ogóle pierwotnie. Dobra, to w takim razie wychodzimy stąd. Jak mówię, cieszę się, że mi się udało, plus, że szczura znalazłam, jakby to źle nie brzmiało. Co się dzieje? Tu? Obok mnie? Nie. Tak, tylko że wyłączyło mi normalnie śledztwo dla pani Telmy. Aha, tutaj jest, widzę. Oko okultyzmu. Znajdź kogoś, kto potrafi czytać Braille'a. Ciekawe. Tak, ale ja to tropiłam. Tak więc miejscowa kwatera. Bym się chciała właśnie w tym kierunku udać. Do tej miejscowej kwatery całej. Tylko, że to prawdopodobnie będzie zamknięte? Nie jest zamknięte chyba. No, nie jest zamknięte. Ale to chyba normalnie powyżej moich butów, więc może ja sobie pójdę, może sobie zrezygnuję faktycznie. Może trochę nabiorę pokory. Tam jest ten cały skal na 18. Nie chcę, póki co. Ja się czuję za mała na niego, że tak to ujmę. Tak, natomiast w takim razie powrócimy w miarę możliwości do szpitalu. Do szpitala. Czy to jest kryjówka? Dzień dobry. Może? Shiningi? Cholera zamknięte. O, proszę. Nie mam zielonego pojęcia, czy ja coś... Czy to było moje spostrzeżenie, że cholera zamknięte? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, wychodzę. Niewłaściwy cel. Awanturnik Priven. Żółtodziób Priven. A ten to jest 12, tak? O nie, no serio! Ała! Cholero ty jedna! Ała! Dobra. Muszę się zautofagować. Dobra. Zautofagować, co? Ała. Au! Dobra. Au! Dobra, ała! Mędywy! Ajajaj! Ała! Przepraszam, przechodzi się. Ała! No kurna raz. Ała! Typie! Typie! Dobra. Ała, kurna raz. Ała, ała. Oj, oj, oj. Zginęłam. Ups. Pierwszy zgon, moi mili. Zabito cię. No to jest po prostu smutne. Whitechapel, stan dzielnicy poważny. Gdzie ja jestem? Jezus Maria! Ile was tu jest, panowie? Co to do mnie było? Przepraszam! Nie chciałam tutaj wejść, kurka wodna. Porzucona nieruchomość inwestycyjna. Czy tutaj jest w dalszym ciągu? Nie, no gościu jest okej, co nie?
Z kościem jest okej. Za to na górze szczura widziałam, więc... Może sobie właśnie szczura przegryzę. Dobra, w takim razie właśnie szczura sobie przegryzłam. Co się generalnie rzecz ujmując przyda. Mogłabym po prostu obok typów przebiec. To jest prawda. Twój poziom zdrowia powoli się regeneruje. No co ty, naprawdę? Przynajmniej wywaliło mi normalnie pełen pasek zdrowia. To jest plus. Panie, nie widzisz pan mnie. Dzień dobry. Okej, to było całkiem zabawne. Przeszłam się po prostu obok typów. Tak, bym chciała wrócić do szpitala za to. Tutaj coś w śmietniku, żem znalazła. Fajnie. Dobra, mamy w takim razie szpital ponownie. Pembroke. Status dzielnicy zdrowe. Czy są to jakieś szczury? Jakby to podle nie brzmiało? Dobra, ołowiany drążek. W sumie jestem też ciekawa, czy mogę broń ulepszyć jakąś swoją. Sprawdźmy to. No, fragment zwyczajnego uchwytu by się przydał. A tutaj szczegóły. Niewielki fragment zwyczajnego uchwytu, tak? To w sumie, skoro jestem od tej strony, to może bym podeszła do Rakesha? Nie, od tej strony Rakesha nie ma. Co nie? Ktoś tutaj nieznany. A, bo to jest ten typ, co sobie tam leży, tak? Tak myślę. A przydałoby się właśnie Rakesha znaleźć, w gruncie rzeczy pohandlować. Może się udamy do Miltona w gruncie rzeczy. Ile ja mam w ogóle? Mam 135 tych szylingów. A, tutaj jest do Rakesha droga. Cześć. Good evening, Dr. Reed. Dobra. Pogłoski o szantażu mogę wypytać, please, tak? Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. Dobra, weź skończ gadać. Ja widzę, że mogę sprzedać... A nie mogę sprzedać broni, ciekawe. Może jemu konkretnie nie mogę sprzedać tego. Sprzedaj kilka. Potwierdź. Niewielki worek śmieci. Sprzedaj. Sprzedaj kilka. Potwierdź. Zegarek. Dobra. Tak, chciałabym za to... moduły... Aha, to są moje rzeczy, które mogę sprzedać, tak? Próby i składniki. Próbki, przepraszam. Esencja goździkowa. tak, bym chciała od ciebie kupić, typie. On ma, widzę tutaj, składniki. Dobra. W takim razie nie. Milton będzie sprzedawał, zdaje się, ten... Milton będzie sprzedawał broń. No dobra. W takim razie. Przydałabym... Chciałabym kupić tą strzelbę po prostu, okej? Okay? Mam 237 monet. No spoko. Też ładnie. Nie tutaj. Ta cała Harriet to będzie gdzieś z drugiej strony jakoś. Bierzemy parę rzeczy. Roztwór. Jest Thelma. Kodeina. Tu jest ten, Milton. Do którego w sumie też się chciałam udać, więc... Good evening, doctor. Still trying to save lives. Aha. Dobra, dobijmy targu. I'd like to see your wise choice. Dobra. I tak, stać mnie na to? Nie stać mnie na to, bu. Fragment zwyczajnego uchwytu. Zwyczajnego spustu. Niewielki fragment zwyczajnego uchwytu. Dobra, w sumie się nie opłaca w gruncie rzeczy. Już bym wolała właśnie zainwestować, szczerze mówiąc, tą strzelbę bardziej chyba. Dobra, idę wobec tego. Tutaj jest teraz otwarte, jak widać. Tak mówi pani Harriet, jak mnie mam. Czy jest u pani coś do zebrania? Nie widzę zgoła. Co tutaj jest? Sappho, Teatr Royal Garden. Clyde Fitch, Fitch prezentuje Doris Fletcher w sztuce Sappho.
Okej. O, coś jednak jest. Do przeszukania. Niewielki worek śmieci. Cudownie. Dobra, w takim razie porozmawiajmy z panią. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Statysta. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just Starzysta, back from Waterdeep. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. Ciekawe. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Urocze. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ciekawe. Znajdź siostrę Pippę, znajdź siostrę Dorothy Crane, znajdź siostrę Gwyneth Branagan. Czyli ze wszystkimi muszę porozmawiać, tak? The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. O, leki. Panie, przejdź pan. Dobra, siostra Pippa mi się sama nasunęła. Good evening, Miss Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Tak swoją drogą, możemy ją od razu wypytać. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Ciekawe spostrzeżenie. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. No dobra. Jeszcze tutaj mogłam porozmawiać właśnie na temat Miltona. I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. No dobra, w takim razie. I ktoś obcy. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor.
She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Aha. Trochę bardzo bym powiedziała... wyjątkowo się zachowuje agresywnie w stosunku do tego. Znajdź miejscową kwaterę stróżów Preventem w związku z tym zadaniem, tak? Mam 830 punktów doświadczenia. Dobra, będzie trzeba sobie jakoś radzić z tym, co mam. Ano. Dobra, wobec tego, co ja bym chciała, nie mam zielonego pojęcia. Nikt nie jest... O Jezus Maria. Nikt nie jest na nic chory w tym momencie, prawda? Przepraszam, nie w ten sposób, w ten sposób. No stąd to nie, ale tutaj to... Nie wyświetla mi gościa, że jest w niebezpieczeństwie, więc tak naprawdę pojęcia nie mam. Brakujące składniki uda się do apteki, a tutaj wypytaj Gwyny w Branagan, wypytaj tego typa o łączuce lekarskiej. Tak naprawdę tylko to mogę w tym momencie zrobić, więc może sobie właśnie to będę śledziła, bo tutaj północ w Ugrodzie Dobra i Zła jest skończone. Tu mamy dwa zadania, brak śledztw i brak śledztw. Doki, szpital, Whitechapel, West End. Mocium, panie. Dobra, wobec tego mamy tutaj tą lekarkę, siostrę Brennegan. Ona tak ma na imię? Tak mi się wydaje, że siostra Brennegan to jest. Tu jest Milton. Okej, gość jest chyba gotowy do odejścia, skoro się zapadł w łóżko. Dobra, chciałabym poruszyć z nim normalnie tutaj dialog, żeby mi zapisał grę. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki kolejne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, żeby Milton przestał schodzić w skrzynię. I zasubskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło. Do usłyszenia, cześć!